Kiedy dwa tygodnie temu w czarnej dzielnicy amerykańskiego stanu Nevada podszedł do nas czarnej karacji człowiek i powiedział, że ma dla nas świetny news. Wiedzieliśmy, że będzie on tylko na wyłączność, jak tylko zbierzemy w grupie po 25 centów. I pierdolej. Ja nie wiem, kurwa, o co chodzi. Za nie wpiję, kur... Marzenę pierdolę. Proszę państwa, ja nie wiem, co tu się przed momentem stało, ale przypominam sobie czasy, kiedy jako mały chłopiec z moją małą amerykańską babcią jedliśmy wspólnie naleśniki. Powiedziała mi wtedy bardzo coś mądrego: synu, nigdy nie rób reportaży w stanie Texas w Ameryce. Jesteśmy świadkami, jak... Fajfus! Jak ten fucking mordę powiedziałem! Sorry, man. Sorry. Okay. Take it easy, man. Nara, frajery. Idź się, ty! Jest, kurwa. Proszę państwa, nie ma żartów, w amerykańskim stanie Nevada do takich czynności dochodzi tu codziennie. Dla Polaków może być to mocne zaskoczenie, natomiast dla amerykańskich policjantów jest to po prostu chleb powszedni. Z BBC News dla państwa prosto z Ameryki, dla TV Polonia, Czesław Tygarko. Dobranoc.